jakie to bardzo ważne jest dobrać sobie współpracowników do wykonywanego dzieła. Mojżesz powiedział do Jozuego przed bitwą z Amalekitami, żeby wybrał sobie ludzi, z którymi będzie prowadził bitwę, właśnie z Amalekitami. I kiedy jesteś już w trakcie bitwy, nie można przeprowadzać kursów, szkoleń, wyjaśnień. Po prostu wtedy trzeba działać i być jedną drużyną. Jozue dobrał najlepszych po to, żeby oni mogli przeważyć szale bitwy poprzez swoją właśnie posługę jakby z drugiego rzędu. Ta bitwa była zwycięska. Między innymi dlatego, że Pan Bóg pobłogosławił dobrych współpracowników Jozuego.